Akcyza od wyrobów tytoniowych. Mamy z jednej strony regulacje zharmonizowane poprzez dyrektywę 2011-64. Ta dyrektywa wymaga od państw członkowskich opodatkowania niektórych wyrobów tytoniowych, w szczególności papierosów, a państwa członkowskie muszą nakładać akcyzę z zastosowaniem stawek, co najmniej stawek minimalnych, przewidzianych w tejże właśnie dyrektywie. Mogą stosować stawki wyższe. Przy czym wtedy muszą dbać, aby nie naruszyć zakazu dyskryminacji podatkowej towarów. Jak chodzi o wyroby nowatorskie, te, które od kilku lat wchodzą na rynek, czy papierosy, tutaj nie mamy harmonizacji opodatkowania. Co za tym idzie, państwa członkowskie nie muszą na te wyroby nakładać podatku akcyzowego. Niemniej jednak. W Polsce już akcyza na wyroby nowatorskie nakładana jest. No, trzeba przyznać, że polskie regulacje wpisują się tutaj w pewne trendy występujące również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W większości. Państw, które zdecydowały się na opodatkowanie wyrobów nowatorskich, ich opodatkowanie jest no, zauważanie, niższe niż opodatkowanie papierosów. No Myślę, że warto też zwrócić uwagę, że akcyza od wyrobów tytoniowych, a w szczególności akcyza od papierosów, ona z założenia ma pełnić funkcję również o charakterze pozafiskalnym. A więc chodzi o to, żeby poprzez do, wpływ na cenę tego podatku a zniechęcić część konsumentów do konsumpcji papierosów i tutaj umocowanie do tej funkcji pozafiskalnej podatku wynika z, wynika z prawa międzynarodowego z konwencji zawartej w ramach Światowej Organizacji zdrowia, no ale też zostało uwzględnione w dyrektywie 2011-64. A więc trzeba pamiętać, że z założenia prawodawca powinien także myśleć o tym przy kształtowaniu stawek akcyzy, które spośród wyrobów akcyzowych, no konsumpcję których spośród wyrobów akcyzowych można by poprzez system podatkowy ograniczyć.